Pierwsza Księga Mojżeszowa. Możemy w niej przeczytać wiele kluczowych dla chrześcijaństwa kwestii. Pierwsza Księga Mojżeszowa nie bez przyczyny nazywana jest Księgą Początku. Im więcej zagłębiamy się w te natchnione przez Ducha Świętego, Ducha Bożego, pierwsze linijki Słowa Bożego, tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że to właśnie tutaj rodzi się historia całej ludzkości. Zadziwiająca jest aktualność odmalowanych w tej księdze scen, schematy postępowania człowieka i wroga Bożego, szatana. Wszystkie one wykazują doprawdy zaskakującą zgodność i tożsamość z otaczającymi nas dzisiaj zjawiskami, i udowadniają, że na przestrzeni wieków serce upadłego człowieka się nie zmieniło ani odrobinę. Tak, serce upadłego, zrujnowanego grzesznika, człowieka, nie zmieniło się ani odrobinę. Szczere studiowanie tych pełnych, najgłębszych pouczeń rozdziałów przynosi temu, kto czyta pierwszą Mojżeszową, trwały zysk. Odpowiada na podstawowe, egzystencjalne pytania, które dotyczą każdego, które dręczą wielu. Tak, czytanie tej księgi daje odpowiedź na kwestię powstania świata, genezę grzechu i jego pustoszące skutki. Człowieka brnącego w zło i oddalającego się od Boga. Nieodzowność sprawiedliwego sądu Boga, a przede wszystkim pokazuje pierwsze zapowiedzi dotyczące przyjścia Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Szczerze usposobiony człowiek, który zechce otworzyć swoje serce na Bożą prawdę i porzuci swoje czcze racjonalizujące, pretensjonalne podejście, stając na pozycji nie sędziego Słowa Bożego, lecz ucznia, znajdzie w niej wiarygodną odpowiedź na tysiące zawikłanych i niezrozumiałych dla niego dotychczas kwestii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Tak czytamy na początku tej księgi. Znajdujemy tu informację o Stwórcy. Zaskakujący jest sposób, w jaki Duch Święty rozpoczyna tę niepowtarzalną księgę. Już na samym wstępie wprowadza nas w obecność Bożą, w pełnię Jego bytu i całkowitą suwerenność w działaniu. Brakuje tutaj jakiegokolwiek wprowadzenia. Od razu jesteśmy zaprowadzeni do Boga. Słyszymy, jak przerywa milczenie ziemi i widzimy, jak wkracza ze światłością w sferę panującej na niej ciemności, po to, aby stworzyć obszar, w którym mógłby zamanifestować jego wieczną moc i boskość, jego wieczną moc i bóstwo. Do Rzymian czytamy, bo niewidzialna Jego istota od stworzenia świata w dziełach Jego poznawana jest widzialną, to jest wieczna Jego moc i bóstwo na to, aby oni byli bez wymówki. Nie ma tutaj nic, w czym zwykła ciekawość mogłaby znaleźć pożywkę. Nie ma miejsca na spekulacje ludzkiego ducha. Zamiast tego znajdujemy niewypowiedzianą wzniosłość i rzeczywistość boskiej prawdy, działającej w jej moralnej sile na sumienie i rozum człowieka. Niech geolodzy badają dalej wnętrze ziemi, obwieszczając całemu światu zadziwiające rezultaty ich obserwacji, które mają udoskonalić Boże objawienie lub mu zgoła zaprzeczyć.
niech dalej prowadzą swoje badania nad skamieniałościami. Natomiast uczeń Pana kojarzy się ze świętą radością przed natchnionym przez Boga Słowem. Czyta, wierzy i w głębokim podziwie oddaje cześć. Obyśmy i my w tym właśnie duchu zaczęli rozważania tej księgi pierwszej Mojżeszowej. Obyśmy okazali się tymi, którzy rozumieją, co to znaczy wywiadywać się w Jego świątyni, jak czytamy w Psalmie 27:4. O jednem rzecz prosił Pana i tej szukać będę, abym mieszkał w domu Pańskim po wszystkie dni żywota mego, ażebym oglądał wdzięczność Pańską i dowiadywał się w Kościele Jego. I nieustannie kontynuują wnikliwe zgłębianie treści Pisma Świętego w duchu prawdziwego uwielbienia. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, mówi werset pierwszy. Ta pierwsza wypowiedź Pisma Świętego stawia nas bezpośrednio w obecności Tego, który sam stanowi niewyczerpalne źródło wszelkiego błogosławieństwa. Nie znajdujemy tutaj żadnych wyczerpujących dowodów na istnienie Boga. Jakże Duch Święty miałby dać się nakłonić do czegoś tak niegodnego? Bóg sam się objawia, daje się poznać przez swoje dzieła. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Mówi Księga Psalmów, 19 rozdział, werset pierwszy. Albo wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, jak oznajmuje nam objawienie, 15 rozdział, 3 werset. Tylko człowiek niewierzący oraz bluźnierca mogą szukać dowodów na egzystencję Tego, który ukształtował światy słowem ust swoich i dał się poznać jako wszechwiedzący, wszechmogący i wieczny Bóg. Któż, jak nie właśnie Bóg, miałby coś stworzyć? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak, jak mówi nam prorok Izajasz w 40 rozdziale, 26 wersecie. Że czytamy w Słowie Bożym, że nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa, jak uczy nas Księga Psalmów, 96 rozdział, werset 5. W 38 i 41 rozdziale Księgi Hioba znajdujemy wzniosłe słowa, w których sam Pan powołuje się na dzieło stworzenia jako niezaprzeczalny dowód swojej nieograniczonej, najwyższej zwierzchności i władzy. Słowa te, będące z jednej strony tak wyrazistym i żywym przedstawieniem Wszechmocy Bożej, skierowanym do rozumu, a z drugiej poruszają nasze serca przez dobrotliwe pochylenie się Boga ku stworzeniu, które się w nich przejawia. Majestat, miłość, moc i delikatna, troskliwa dobroć wszystkie są doskonałe i boskie. I dlatego słowa te są z jednej strony wyrazistym i żywym przedstawieniem Wszechmocy Bożej, skierowanym do rozumu, a z drugiej poruszają nasze serca przez dobrotliwe pochylenie się Boga ku stworzeniu, które się w nich przejawia.